No cóż, ostatni rzut oka na Schwarzwald. Jedziemy na urlop, na miesiąc czasu. Właśnie wyjeżdżam. Jak oglądacie, to znaczy, że już dojechałem i zdążyłem wgrać film. Najlepszy na pewno będzie na końcu, bo to wiadomo, że to przywitanie jest najprzyjemniejszą rzeczą po jakimś czasie nieobecności w chałupie, jak to się mówi. A więc zobaczymy też, jak przywita mnie Ania, ale na pewno, może tego nie zobaczymy, zobaczę jeszcze, ale na pewno zobaczymy, jak przywita mnie nasza psina, czyli Luna. Dobra, nie zagaduję, ruszamy, jest sobota, popołudnie, słoneczko jeszcze świeci, pogoda jest bardzo fajna. Jak będzie coś ciekawego po drodze, to nagram, a jak nie, no to tam gdzieś może trochę z granicy i na samym końcu już coś tam w Polsce, bo powinienem być jutro około 12 w dzień w domku, a jest chyba gdzieś koło 16 w tej chwili sobota, 15-16, gdzieś tak, nawet nie patrzyłem na zegarek z tego roztrzęsienia, że czas do domu na urlop, cały miesiąc, także lecimy. Jeszcze przejedziemy koło Black Forest Lodge, tu się zaczyna, jest jakieś 150 metrów długości, tutaj jest ta, po lewej stronie ta stara część, tu nowa. Tu, co teraz widzicie, ta część wygląda tak samo jak tamta, ale to był zupełnie inny budynek, stary, jest cały przebudowany i pomalutku lecimy do przodu. Dźwig jeszcze miał być już rozebrany, ale jeszcze na razie firma nie przyjechała, nie zebrała. Rusztowanie już jest zabrane, a ta folia, która tak brzydko trochę szpeci, to jest po to, bo robi się jeszcze na balkonach coś tam i żeby nie wiało, nie? I tak to u nas leciało. Zaraz za chwilę wyjeżdża Boguś, Darek z Henrykiem już pojechali, bo oni są najszybsi i muszą być najpierwsi, więc teraz jadę ja, a Boguś będzie wyjeżdżał ostatni. No i tak to u nas tutaj wygląda. Nie ma jakby takiej super pogody, ale ogólnie jest fajnie, trochę słoneczka, trochę chmurek. Najważniejsze, że nie pada, a jak nie pada, to będzie droga sucha, autostrada i będzie można cisnąć zawsze tą stówkę, albo ze 120 nawet momentami, jak mój dziadek stary pozwoli na to, mój Volkswagenik kochany. Także co, lecimy. Nie ma co tutaj za bardzo pokazywać. Jak ktoś kiedyś będzie chciał przyjechać, to sobie obejrzy na żywo. Poza tym z takiej jakby relacji mojej, to tej widoków tak super nie widać przecież, prawda? Można znaleźć sobie w internecie, że to co się chce, nie tylko Schwarzwald, można sobie znaleźć Bieszczady, można znaleźć, nie wiem, Alpy, pooglądać, ale zawsze wszystko najładniej wygląda na żywo, czyli tak jak widzicie to własnymi oczami, na żywo tak zwane. Paliwko zatankowane, tutaj stacja benzynowa nieczynna, remont będą robili i już wyjeżdżamy na taką troszkę główniejszą drogę, a za 20 km dojedziemy do autostrady i polecimy autostradką już w zasadzie prawie do samego Ełku, bo tylko kawałek koło Łomży trzeba jeszcze przejechać. Niestety SK S61 jeszcze jest nieskończona. Koło Łomży cały czas trwają prace, no ale już zawsze i tak z górki, czyli jedziemy w zasadzie 1500 km autostradą, nie licząc tutaj tego kawałeczka na początku 20 km i później właśnie, nie wiem, tam gdzieś około 10-20 km koło Łomży. Także trzymajcie się i lecimy. A u nas było tyle tutaj śniegu, przeszło metr, i w ciągu dosłownie 3-4 dni prawie wszystko popłynęło. Zostało tylko to, co widać. Tam na Feldbergu, 400 metrów wyżej niż ja w tej chwili jestem, jest śnieg dalej, ale tutaj już śniegu nie ma. Także lecimy, zawijamy się. No i po 8 godzinach dojeżdżamy do granicy. Po drugiej stronie dalej kontrola, ale nie ma żadnej kolejki. I ogólnie jest spoko. Jak widać tutaj w Niemczech, w jednym kraju ciemno, ale zaraz przejedziemy Nysę Łużycką i wtedy sobie zobaczycie, jak wygląda nasza piękna, oświetlona, wspaniała Polska. Jak to się mówi? Bogatego stać na wszystko, czy biednego, nie? Właśnie jesteśmy na moście, przejeżdżamy Nysę i jesteśmy już teraz w kraju. Myślę, że każdy jak jedzie do kraju, to tak lepiej się potem zaczyna czuć, jak już przejedzie tą granicę.
tak psychicznie sobie lżej jakoś jest. Nie wiem, jak wy macie, ale ja tak mam, że już tutaj u siebie to u siebie, można się pokłócić czasami z kimś albo coś tam, nie? Dobra, jedziemy na stację benzynową w Zgorzelcu, tankujemy, zrobimy trochę przerwę, może jakiś posiłeczek i lecimy dalej. Przez całe Niemcy w zasadzie nic się nie działo, bardzo ładnie poszło, nie było ani korków, ani takich na zwężeniach nawet się nie blokowało, także ok. I co? Dalej. No i już po tankowaniu na naszej narodowej stacji benzynowej, czy jak to się nazywa, na Orlenie, cena 6,70 coś, a więc prawie tyle samo co w Niemczech. W Niemczech wychodzi 7 zł, no troszkę drożej jest w Niemczech, czyli ceny wróciły do normalności już teraz. No tak zawsze było 20, 30, 40 groszy taniej w Polsce jak w Niemczech. I tak to leciało. Zapomniałem świateł włączyć, dlatego pan mało co by wyjechał na mnie. Dobra, mniejsze z tym. Zobaczymy, czy... A chciałem wam powiedzieć, spytać, co wy myślicie o tym. Obajtek poda się do dymisji, czy się nie poda? Przecież obiecał na wiosnę chyba w tym roku, że jak PiS przegra wybory i zostanie odsunięty od władzy, to odejdzie z honorem i z godnością, bo jest przedstawicielem PiSu. No, zobaczymy, jak to z tą godnością u niego i z tym honorem będzie. Chyba, że będzie się tłumaczył, no ale przecież PiS wybory wygrał, a że rządu nie potrafił stworzyć, to już zupełnie inna sprawa. Straszny zbieg okoliczności. Niedobrzy ci Polacy nie pozwolili dalej rządzić dla najlepszej partii na świecie, czyli Prawo i Sprawiedliwości, według oczywiście ich wyborców. Dobra, lecimy dalej. Jesteśmy już bliziutko domu, tablicę było widać, za chwilę mamy zjazd. Tu po prawej jest moja chałupa, jakiś kilometr od tego miejsca. Mówiłem wam o tych słupach, które też tutaj widoczne są. To właśnie je też widać. Tu jest, jakby zjeżdżamy na przykład na prawo, nie? Z tym, że ja, żeby dojechać do domu, muszę tu parę kilometrów nadrobić, ze względu, że zjazd ogólnie jest z lewej strony, czyli tu pojedziemy w prawo, potem przejedziemy nad drogą S61 i wyjedziemy z tamtej strony tej drogi szybkiego ruchu. A ja muszę jechać tam teraz jakby przed siebie, tamten las, nie? I tam bym dojechał do domku, do chałupy, czyli jesteśmy już teraz znowu z drugiej strony, z tej mojej strony drogi S61. I tu mamy już koniec asfaltu i teraz musimy jechać taką żwiróweczką. Jakbyśmy pojechali przez miasto tam, przez Ełk, no to nie, to wtedy tak by nie było. Tutaj nad nami jest teraz przejście dla zwierząt górą, nie? Co najciekawsze, tutaj, tam prosto jakbyśmy pojechali, to jeden pan w tym lesie mieszka. Jest tam jeszcze jeden dom. Tam ogólnie, to nie wiem, czy mogę jechać, ale nie, nie ma zakazu, więc to nie jest droga leśna. Do tego gospodarstwa na pewno można jechać, a dalej nie. No i co? I mamy taką żwirówkę, nie? Żużlówkę nie, to taka żwirówka jest, trochę z kamieniami. Zobaczymy, czy kiedyś tutaj nam wyleją asfalt, czy nie wyleją. Nie wiem, jak to w tym kontrakcie było na budowę, czy to może jeszcze będzie dobudowywane, nie mam zielonego pojęcia. I może to jest po prostu jeszcze nieskończone, no bo wątpię, żeby to tak zostało. Chociaż wiecie, w naszym kraju nigdy nic nie wiadomo. Normalnie takie serwisówki są, no myślę, że gdzie, no, w większości są wyasfaltowane, nie? No ale to pożyjemy, zobaczymy. No tutaj to wyraźnie po lewej stronie widać ten słup, takie bardzo, bardzo wysokie słupy, które nie są tak daleko ode mnie. I tyle, no. Tutaj też ktoś już jechał, widzę. No i tak to jest. Teraz jesteśmy na starej takiej drodze, którą kiedyś, jak uczyłem się w Ełku w szkole, to tą drogą często się chodziło. Tu w prawo jest tam leśna droga i tam jest zakaz, o nie ma zakazu, ktoś wywalił go, ale tam jest zakaz wjazdu, bo to jest droga leśna. I tutaj ten kawałek, jakieś 500 metrów, nie wiem, 700 metrów, to jest też droga leśna, ale wcześniej była możliwość jeżdżenia. Teraz zobaczymy, jak to będzie, bo może nie. Może tak, a może nie.
trochę padało, jak widać śniegu nie ma, ale trochę padało, bo kałuże są. Ziemia spragniona jest wilgoci, bo lato było suche. Te wody wszystkie gruntowe są bardzo nisko. Więc cóż, zobaczymy, czy Luśka czeka, czy nie czeka. No, zawsze trochę serducho mocniej bije, jak zbliżamy się już gdzieś w pobliże swoich terenów, a w zasadzie już na nich jesteśmy. Niestety droga jest jaka jest. Tu się na chwilkę wyłączę. No i tutaj lecimy dalej. Andrzeja, samochody stoją. Lampki się palą. Niedziela, więc wiadomo, wszyscy są w domu. Nie? U Kamila też lampeczki już są. Tu widzę, ktoś się wybudował po prawej stronie, jak mnie nie było. Nowa chałupa, szybko postawiona. No proszę. O, a tam widzę kogoś już. Ania czeka z Lusią. Zobaczymy, czy Lusia pozna. Chyba pozna. Czy nie pozna. I kot jest już też. I kotek już jest. No dobra, idziemy na spotkanie.